Jest tak. Słuchamy muzyki, oceniamy, potem robimy wyniki. To, że mam ciemne okulary, to nie jest tak, że tak chcę mieć, tylko tam się zepsuła fura na autostradzie i okulary jasne zostały na lawecie. Więc będę was patrzył przez ciemne okulary, ale dzięki temu będę bardziej jeszcze słuchał, niż patrzył, jak to widowisko wygląda. Słuchajcie, na pewno dzisiaj padła jedna ofiara na scenie. Straszny byłem. Boję się, że kurczę, będę miał kontuzję. Ale udało się, wydaje mi. Rock and roll. Wszystko robimy dla rock and roll. Jeszcze jedna ofiara była, pamiętasz? Jeszcze jedna? No. Jaka? W bagażniku. W bagażniku? Złożyliśmy tą ofiarę w bagażniku. Te. Nie? A ja myślałem, że o gitary. No gitary. No. Strasznie. Nawet ten... Myślę, że łutnik nawet nie pomoże teraz. Ale chyba warto było poświęcić tą gitarę, bo koncert był bardzo energetyczny. Tak. Była... No ale cały czas serce się biło jak u zająca. Słuchajcie, wiem, że nie macie czasu, bo uciekacie na kolejny koncert. Nie będziecie się czuli zawiedzeni, jeżeli wygracie tę eliminację i dowiecie się w trasie? A wracamy, od razu wracamy. Za 200 km tam, pół godziny i spadamy od razu do tego, do wyników. No, musimy. Musimy, ja nie chcę tego przegapić. Nie darowałbym sobie. No to powiedzcie, gdzie gracie, co to za koncert, gdzie uciekacie z eliminacji i potem wracacie? O, to jest sekret. Nie możemy o tym powiedzieć, bo jest sekretny taki koncert, którym nawet nie chcemy gadać. Naprawdę? No, koło tego, to jest trochę takie porno. Trochę porno, dlatego cisza. No dobrze, to życzę wam na tym koncercie powodzenia, tutaj też wam życzę powodzenia, ale jak w ogóle się grało, bo cały czas jeszcze widzę, emocje z was schodzą. No, schodzą mi to dosłownie. Jest gorąco trochę było, ale myślę, że dobrze. No. Jestem, nie wiem, to chyba będą najdłuższe, ile, kilka godzin chyba w życiu. Staramy się grać jak ostatni koncert, żeby każdy koncert był jak ostatni. Dlatego, kurczę, całe siły wychodzą nawet za cztery piosenki, jak półtorej godziny zagraliśmy. I inaczej nie możemy. Inaczej nie ma sensu i nie ma satysfakcji od tego. Zagraliśmy cały set, cztery piosenki jak ten. Wanna see, I want my anytime you get. Wanna delay me, wanna delay me. Wanna see, you want my save the day. Wanna save the day, wanna save the day. Wanna save the day. Wchodzicie do studia teraz, czy już jesteście w studiu, nagrywacie płytę, gdybyście zdradzili, jaki tam materiał znajdziemy. Nie wiem, czy mogę za dużo o tym powiedzieć, ale
Mamy no będzie ciekawie, będzie ciekawie. Jest za dużo, chyba jest więcej pomysłów niż w ogóle czasu na to wszystko. I tak... Ale niedługo będą nowych dwie piosenki i mamy nadzieję, że będą z teledyskami, żeby można było sobie złapać ten klimat. Wizualny ten taki klimat. Bo teraz... Ja mam tylko jedną obawę, że trochę was wygładzą, bo tutaj na scenie było naprawdę taki trzask, było dosyć brudno, ale oczywiście w granicach rozsądku. Generalnie wielki czat, no ale na płycie to wiadomo, zawsze te dźwięki są. Nie macie tej obawy też, czy postaracie się przenieść tą energię też na płytę? Oczywiście, to najważniejsza rzecz, żeby na płycie była ta energia, co dajemy na koncertach i żeby... Dlatego znalazły takiego gościa, który nam pasuje. Tak, a to i... też zajęło nam dużo czasu, żeby pracować w jakimś dobrym studiu. I chyba znaleźliśmy właśnie to i w ogóle kolesia. Nie wiem, czy chce, on życzy sobie, żebym ujawnił jego imię, ale chce z nim... Przyjdzie czas i wszyscy będą gadali. Tak. Kurczę, strasznie jesteście tajemniczy, a chcecie zapisać się w galerii nazwisk i nazw zespołów rock'n'rollowych. Oczywiście, oczywiście. Bo. Czekamy na bombę. Słuchajcie, chłopaki, jeszcze jedno pytanie. Bomba już jest, ale ona musi jeszcze wybuchnąć. Jeszcze tik-tak robię. Tik-tak. Jeszcze jedno pytanie. Mieliście trudne zadanie, bo zaczynaliście ten finał eliminacji. To zawsze dla zespołu jest na pewno, wystąpić jako pierwszy zespół jest trudniej. Tak, dwie nocy nie spaliśmy z Radkiem. Czy naprawdę, to był cały tydzień stresu, a dwie ostatnie noce, kurczę, tylko słuchali nasze te nagrania i, kurczę, stresowali. Naprawdę, to dla nas to jest poważny taki ten moment i w ogóle... Szansa jest. Jest szansa. Ja już to mówiłem, jak gadałem z koleżanką wcześniej. Wszyscy mają szansę. Że jeżdżę tam odkąd miałem 14 lat i pierwsze moje wrażenie to... stres. Normalnie wystraszyłem się tej potęgi, tego festiwalu i przyszedł nagle dzień, gdzie jest jakaś szansa, no bo jesteśmy na finale i może uda się tam zagrać. To ja nadal nie mogę w ogóle uwierzyć w taką możliwość. Jest niesamowicie. Przenieśmy się na chwilę w czasie, jest 22:30, Jurek ogłasza wyniki, a wy wygrywacie. Nie chcemy tak gadać, zobaczymy. Ja będę płakał. Hello, ladies and gentlemen, Radio Slam. Tomorrow seems like shit, but right now we're fucking here. Raise your glass and fill your chest. No regrets and pain. No cóż, ostatnio zagraliście jako jeden z ostatnich zespołów, a dzisiaj jako jeden z pierwszych. Te role się trochę odwróciły i było pewnie trudniej. Czy trudniej? Powiem ci, że tak paradoksalnie dzisiaj grało nam się dużo, dużo lepiej. Jakoś tak te emocje były większe, w ogóle szybciej minęło, prawie w ogóle się nie zmęczyłem i tak dalej. Myślę, czasami czekanie, powiem ci, tyle godzin, żeby zagrać, to bardziej męczy psychicznie i to różnie wychodzi. Na początku, jak mówimy, no drudzy, dużo ludzi nie będzie i tak dalej, ale przyszli, byli, bawili się, także mieliśmy jeszcze tą energię, której może byśmy nie mieli za te, wiesz, 6 godzin czekania, nie? Także dzisiaj było lepiej zdecydowanie. No to jak podsumujesz tą publiczność i występ w Poznaniu? No wiesz, takie ocenianie ludzi, no w jednym i w drugim miejscu, wiesz co, widać, że ludzie przyszli posłuchać, bawić się, nawet jak nie skaczą, to machają głowami, podoba im się, wiesz co, słuchają, no tu mniej osób się bawiło, więcej stało, ale to też dlatego, że gramy wcześniej, oni się jeszcze nie rozgrzali, nie? Tak samo było w Poznaniu, gdzie graliśmy ostatni, no to już prawie wszyscy skakali, a mniej stało, no ale to tak właśnie wygląda, jak się koncert rozwija, nie? What the fuck? I did everything I could to set you free. Set
Kiedy graliście, akurat robiłem rozmowę, ale otworzyłem drzwi i faktycznie to dokładnie było tak, jak opisujecie swój zespół, czyli muzyka wydobywająca się z dna piekła i wokale, do których pasuje malarstwo Beksińskiego. No, cenię Beksińskiego i jego pracę, natomiast jakoś się specjalnie wzoruję tym, to takie stwierdzenie, taki styl mamy, no. Chcemy, żeby to było trochę, wiesz co, no. Metal był na różne sposoby zagrane, ale no nie mamy zamiaru grać, wiesz co, lekkiego metalu, tylko takiego faktycznie, żeby ktoś powiedział, że to jest kawał dobrej roboty. A jak grać metal, to z przytupem i z piekła i z darciem się, wiesz co, z szatanem, no, że tak powiem. Widziałem, odbierałeś po koncercie dzisiejszym już pochwały, co prawda były na bardzo dobry. Nie wiem, czy w 5- czy 6-stopniowej skali? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. No nie, tak jak mówię, no mi się wydaje, że daliśmy dobry koncert. Kurde, no naprawdę, daliśmy z siebie wszystko, ile mogliśmy i reszta to już zależy wszystko od jury, ale nam się bardzo podobało sam udział w półfinałach, czy się dostaniemy, czy nie, i tak jedziemy na Woodstock, bo no, powiedziałem sobie w tym roku, że jadę no matter what, także. A ten wyjazd na Woodstock jako kapela byłby dla ciebie spełnieniem marzeń? No na pewno jednym z wielu marzeń, no zagrać na Woodstocku to nie takie hop-siup, nie? Może powiedziałbym, że może kiedyś tam 20 lat temu było trochę łatwiej się dostać, teraz jednak wiesz co, no albo już masz status jakiejś kapeli, że cię zapraszają z miejsca, albo musisz się przepchnąć przez te 700 kapel i, no, i to jest wyczyn, nie? Także no jakbyśmy zagrali, no to będę bardzo w niebo wzięty nawet, że tak powiem. No spełni się jedno z moich marzeń na pewno. Ever inside, out of control. You want more, you want it all. Right now, right here, let's fucking move. And now we'll kill. Oh, what the fuck? What the fuck is going on? This all you can just go to fight. When you wake up. Piękne, dzięki tutaj za te karate. Ja chciałem zapytać się o takie porównanie dotyczące festiwali w ogóle, no bo wygraliście i na Metal Feście, i w Bolkowie, a teraz te eliminacje w jakikolwiek sposób można do tych dwóch festiwali w ogóle porównać? Same eliminacje, czy mówisz o Woodstock, bo jednak tam... Same eliminacje, a potem Woodstock. Znaczy, no wiesz co, no nie do końca można porównać eliminacje tutaj jako, wiesz co, jednodniowe koncerty z jednak z festiwalem, na którym masz, wiesz co, dwie sceny na przykład, które równolegle grają, trwają po 3 dni, wiesz co, dużo więcej ludzi tam przyjeżdża, no ciężko porównać eliminacje z festiwalem, natomiast no na tych eliminacjach, tak jak w półfinale, tak tutaj dzisiaj po prostu przez tych ludzi, przez te banery i pokojowy patrol czuć już atmosferę Woodstocku, także mówię, ja tu jestem, już się jaram, że to już zaraz i że pojedziemy tam i będzie spoko. Ja ci dałem 5 minut odpocząć, ale to nie moje pytanie, to żeby było tylko podsumowując, jesteś cały po prostu spocony, dużo energii zostawiliście na scenie.
No duże, no my zawsze staramy się oddać energii jak najwięcej do ludzi i fajnie jak to się zwraca. A to, że się poce, to już taka moja natura. Poce się jak świnia, nie? No ale nie śmierdzę. To woda, to woda. Słuchaj, wydaliście już dwie płyty. Niektórzy mówią, że kiedyś to pierwsza płyta, ten debiut, to było tak, przerwa na reklamy, woda. Kiedyś mówiło się, że ten pierwsza płyta to jest decydująca, a w waszym przypadku sami mówicie chyba, że ten drugi krążek jest trochę lepszy. Dlaczego? Wiesz co, obydwie płyty wydaliśmy jakby swoim nakładem, znaczy nagrane zostały w domu, zostały zmasteringowane przez naszego gitarzystę. W zasadzie te płyty to, wiesz co, zapłaciliśmy za samo wytłoczenie, a cała produkcja, to jak to brzmi, to jak to jest nagrane, to jest nasza zasługa. No i po prostu, wiesz co, te 4 lata temu przy pierwszej płycie, no to on miał mniejsze doświadczenie, my też nie do końca, wiesz co, no jakoś tam to ugryźliśmy, ale no po 4 latach grania on też się rozwinął w tym kierunku i po prostu brzmieniowo jest dużo lepsze. Wiesz co, no nauczył się trochę więcej rzeczy, więc wiesz, są z pierwszej płyty też bardzo fajne kawałki, które się sprawdzają na koncertach, bo dzisiaj na przykład graliśmy 2 stare kawałki i zawsze to ludzi rusza, nawet można powiedzieć, że lepiej niż te nowe, bo te nowe są trochę szybsze, mocniejsze i różnie to bywa. No ale druga płyta brzmieniowo jest zdecydowanie lepsza, bardziej dopracowana ze względu na staż, nie? Ciężko powiedzieć o was jako o młodym zespole, ale użyję takiego określenia. Czy zespołom młodym, takim jak wasz, trudniej jest w dzisiejszych czasach się przebić niż na przykład 20 lat temu? Jeszcze, znaczy, to, no to na pewno, znaczy, nie wiem też jak było do końca 20 lat temu, wiesz co, no, ja mówiłem bardziej o dostaniu się na Woodstock, a nie tam przebicia się, wiesz co, żeby wydać płytę. No wiesz co, mamy takie czasy, jest dużo ludzi, którzy chcą grać i tak dalej, dużo niedocenianych kapel, bo liczą się znajomości, hajs i tak dalej, no, też zależy jeszcze co grasz, bo są, wiesz co, bardziej pożądane rodzaje muzyki, więc no, w przypadku młodych metalowych zespołów, jeżeli chodzi o Polskę, jest mega ciężko, naprawdę, nie? No materia idzie w dobrą stronę, oni grali i będą grali w tym roku na Woodstocku. No i się starają, ale na tyle lat, ile grają i że poświęcają temu całe życie i dalej jeszcze tam nie są na jakimś takim poziomie, na który zasługują przez to, co zrobili, no to pokazuje, że no niestety nie jest łatwo, ale wiesz, nie robimy tego dla hajsu i wiesz co, żeby z tego żyć, tylko robimy to dla przyjemności, to jest nasza pasja i wiesz co, ważne, żeby nie dokładać, żeby się chociaż zwracało, to będzie super, nie? He don't have to die like a piece of shit. Just get your skill, no fear your eyes, look around. There's no one here to help you out. Witam wszystkich serdecznie, tu Mario z zespołu Stylla. Zresztą byłem przed chwilą przedstawiony. Natomiast tak, jeżeli byliście, słuchaliście, widzieliście, podoba wam się to, jak gramy, zapraszam na naszego Facebooka. Tam również znajdziecie link do naszego sklepu internetowego, żeby kupić sobie koszuleczki oraz płyty, które wydaliśmy. No i co, dodawajcie nas, czekajcie, na pewno będziemy robić to, co robimy dalej. Grać metal i robić... Właśnie to, metal! One fish, one moon, one man standing on the shore. One voice, one hope, one man singing song of war. I believe in the ocean wave, I believe in the fire rain, I believe in the holy things that begin this revolution. Give it a shot! See the sunrise on my skin, turn broken wings of fear. Thousand ancient crush them say, waiting for another day. One face, one blood, one man standing on the shore. One voice, one hope, one man singing song of war. Ostatni kontakt z eliminacjami do przystanku Woodstock w waszym przypadku miał miejsce 5 lat temu. Co się zmieniło w zespole, a co się zmieniło na eliminacjach i na Woodstocku? Prawda, ostatni nasz kontakt był 2 tygodnie temu na półfinale w Gdańsku. A jeżeli chodzi o 5 lat temu, to rzeczywiście to był nasz pierwszy i jak do tej pory ostatni występ. Jakie było pytanie?
Co się zmieniło? A co się zmieniło? A w tym czasie nagraliśmy 3 płyty kolejne. Przez te 5 lat, dwie? Tak. Nie, wtedy jeszcze Back to Beginnings nie wyszło. No może nie, 3, tak. 3 nagraliśmy. 3 Back to Beginnings, 118 i The Sun Also Rises for Unicorns. No i muszę przyznać, że patrząc z perspektywy czasu na dzisiejszą dziewiątkę finałową, no obsada jest bardzo mocna i poziom jest bardzo wysoki. Naprawdę, kurczę, to porównując go sprzed 5 lat, to na pewno jest o parę pięter wyżej. Więc się cieszymy, że mogliśmy się znaleźć po raz kolejny w tej dziewiątce. My jesteśmy tacy sami, więc marne szanse. Powiedzmy, że ta samokrytyka jest nieuzasadniona. Ja chciałem wam podziękować za prezent na Dzień Dziecka. Wszedłem na waszego Facebooka, tam był taki utwór, który nazywa się, przepraszam, nie pamiętam, Before You Sleep. Tak mi się przyjemnie, błogo zrobiło, Pearl Jamowo, jak niemal jak release jest taki utwór Pearl Jam. Dziękuję bardzo. Nie śmiałbym się porównywać do tego utworu, ale dziękujemy bardzo. Jeżeli ci się z nim kojarzy, to wielkie dzięki. Jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałem przytoczyć, bo Wojewódzki o was kiedyś napisał. Nagraliście ją sami, mówią o pierwszej płycie, wydali sami, promują sami i sprzedają sami. Mam nadzieję, że nie będą jej słuchać sami. Jak widać po dzisiejszym koncercie i po innych waszych koncertach, nie ma z tym żadnego problemu. Gratuluję. A dziękujemy bardzo, ale wiesz, jakby dla nas, oprócz tego, że publiczność, oczywiście fani są bardzo ważni, przecież jesteśmy trochę egoistami. Myślę, że każdy muzyk artysta jest egoistą i tworzy coś dla siebie, a potem próbuje się z tym dzielić, prawda? My nigdy nie graliśmy pod publiczkę, nie staraliśmy się zaistnieć jakoś tak szeroko, chociaż nigdy też nie przyznawaliśmy, że chcemy grać do końca w jakimś głębokim offie. W mainstream bardzo chętnie wejdziemy z naszą muzyką. Ale dla nas było zawsze najważniejsze to, że przez tą falę burz związanych z naszą działalnością przeszliśmy i regularnie nagrywamy płyty, koncertujemy i to jest jakby dla nas najważniejsze. To, co przychodzi potem, jakby ta cała całość, ta cała otoczka, jest bardzo miła, ale nigdy nie traktowaliśmy jej zbyt poważnie, bo to wszystko jest czasami, wiesz, ulotne. Ważne, że czwórka chłopaków się spotkała z jednego osiedla i wspólnie coś tworzą i kochają to, co robią. I to jest najważniejsze. I największym naszym sukcesem, myślę, jest to, że my cały czas jesteśmy, istniejemy i nagrywamy. Get back to your tents, to your children, families, wives, brothers and sisters. Tomorrow we enter the town of my birth. Tomorrow we enter the town of my birth. Stand up, soldier! Stand up, soldier! Stand up, soldier! Słuchajcie, a jak poważnie traktujecie ten najpierw półfinał, a teraz ten finał eliminacji do przystanku Woodstock? Czym dla was byłoby wystąpienie na przystanku Woodstock? Powiem ci, że chyba spełnieniem marzeń każdego zespołu, nie tylko naszego, byłoby wystąpienie na pewno jednym z najpiękniejszych festiwali na świecie, o ile nie najpiękniejszym. Tak więc dla nas jest to szczyt marzeń, szczyt osiągnięć. Po to tu jesteśmy, po to byliśmy w półfinale, po to gramy dzisiaj, dajemy z siebie wszystko i mamy nadzieję, że nasze marzenia się spełnią. Jak nie, to i tak jest super zabawa, super atmosfera, tak więc. Wiesz, jak to jest. Kocis nigdy nie grało przed półmilionowym tłumem. I to jest takie doświadczenie i coś, co nas, myślę, bardzo podnieca. Z drugiej strony tak przeraża, bo to jednak jest ogromna, piękna fala ludzi, więc gdyby nam się udało zagrać na dużej scenie, to nie wiem, jak bym się zachował, jakie to byłyby emocje, wiesz. Ale najważniejsze jest to, że pomyślałem sobie o tym, że wiesz, to takie jak jest zobaczyć Neapol i umrzeć, tak? Zagrać na Woodstock i umrzeć. Ja wiem, jak on by się zachował. Miałby pełne gacie. No bo to jest coś fantastycznego, wiesz, no. To jest zmierzenie się z czymś takim, no, z taką atmosferą, z tyloma wspaniałymi ludźmi. No jest czymś na pewno najcudowniejszym na świecie, no.
Ja nie chcę wam za bardzo tam lukrować w ogóle, ale fajnie, że zaangażowaliście się w akcję charytatywną. Mówię o piosence dla kliniki Budzik. Dlaczego w ogóle? A to był tak naprawdę pomysł Wojtka, więc niech się tłumaczy. Pomysł był mój o tyle, że kiedyś dostaliśmy propozycję zagrania koncertu charytatywnego dla kliniki Budzik. Niestety jakoś tam terminowo to nie wyszło. Kiedyś Paweł przysłał mi taki pomysł na piosenkę. Stwierdziłem, że ta piosenka nie do końca się nadaje na płytę Cochise, ale stwierdziłem, że właśnie bardzo fajnie by się nadawała na akcję charytatywną. Od razu z tyłu głowy pojawiła mi się klinika Budzik. Oczywiście ta piosenka może służyć każdemu innemu celowi charytatywnemu. To nie musi być klinika Budzik. Niech każdy sobie ją ściągnie, niech posłucha, niech wpłaci na cokolwiek pieniądze, jakiekolwiek i niech ma taką piosenkę, cegiełkę, nie ma problemu. Natomiast potrzeba pomagania, no myślę, że jest w każdym z nas, więc my jako zespół potrafimy to najlepiej wyrazić muzyką. I tak stwierdziliśmy, że to będzie taki nasz minimalny wkład w to, żeby komuś mogło być lepiej. Ladies and gentlemen, boys and girls, on my signal, unleash hell! When the day burst out tonight, burning is of my black soul. There is one man on the shore, singing song of dying world. I believe in the ocean wave, I believe in the fire rain, I believe in the holy things that begin the revolution. Czy nie mieliście na początku takiego problemu? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No, mamy ten problem cały czas. I na końcu też ma. No to jest coś, z czym się nie tyle już borykamy. Żyjemy z tym problemem, czyli z Pawłem Małaszyńskim, aktorem, jeżeli chodzi o Cochise, w symbiozie. No bo bez względu na to, czy zagramy na Woodstock, czy nie zagramy, że przeszliśmy do tej dziewiątki, że gdziekolwiek gramy, cokolwiek zrobimy, gdzie nakręcimy teledysk, czy nagramy płytę, czy Metal Mind Production nas wyda, to i tak wszystko tylko dlatego, że ja w tym zespole śpiewam, że to jest naturalne. Przecież ja wykładam na to pieniądze wszystko. No jak z tym walczyć? Nie chce nam się z tym walczyć. No każdy ma prawo tak to oceniać. No, pewnie patrząc na siebie z jakiejś tam perspektywy, też bym tak oceniał. No i słuchaj, każdy ma prawo to oceniać i myśleć o naszym zespole tak, jak ma na to ochotę. Podobnie jak my mamy, możemy mieć to tam, gdzie możemy mieć. Czyli rozumiesz, dokładnie tam. No właśnie, więc... Ale jakby też tego nie krytykujemy, bo każdy ma prawo oceniać to. Absolutnie. No wy jak się z tym czujecie, jako partnerzy zespołu? Powiem ci, że chyba lepiej niż on. Mamy to tam, gdzie powiedziałeś. Grunt to o tym za dużo nie myśleć i robić swoje, po prostu. Wiesz, my się znamy 20 parę lat. My robimy muzykę od 20 paru lat, w tym składzie oczywiście. Gramy już 12, więc dla nas i dla mojego otoczenia, dla naszego otoczenia z Białegostoku jest to naturalna sprawa, tak? Ale dla większości jest to, wiesz, nie? Wybryk znanego po prostu aktora, nie? Bo ten wybryk już troszeczkę trwa, cholera, no. Czas go uciąć, przeciąć tą pępowinę cholerną tej komercji. To co, może pójdziesz totalnie, odejdziesz od aktorstwa i zajmiesz się tylko muzykowaniem? Już mniej więcej co tydzień słyszymy w którejś z gazet, że Paweł Małaszyński rzuca aktorstwo i w końcu myślę, może tym razem się uda, jednak nie, jednak nowa sztuka, nowe filmy. Nie, wiesz, jednak... Wiesz, nie mógłbym zrezygnować ze swojej pasji, jakim jest teatr i mój wyuczony zawód. Tak samo jak nie mógłbym zrezygnować grania z chłopakami. No to są dwa bieguny w moim organizmie, dla mnie bardzo, bardzo ważne i nie potrafiłbym, wiesz, odstrzelić głowę tej jednej chytrze gdzieś tam, tak? Jeżeli przystawilibyśmy lufę do skroni i powiedział wybieraj, nie byłbym w stanie. Wiesz, takich trudnych wyborów tutaj z nami tym mikrofonem mieć nie będziesz, ale ostatnie już pytanie na koniec. Twoją odpowiedź chyba znam, ale zadam to pytanie. Który z zespołów, które słyszeliście na eliminacjach i dzisiaj, wam się podoba najbardziej i dlaczego? Ja lubię zespół, który teraz gra na pewno. Lion Shepherd. Bardzo lubię ich. Poczekam, by się o sobie przypomnieć. Wiesz co, ja mam rozpiskę. O, super. Zaraz powiem.
Radio Slam na pewno, to jest gdzieś tam mój klimat. No Rust to są nasi kumple, więc w ogóle nasz polski Led Zeppelin, więc ich kocham. No i to tyle byłoby. Nie słyszałem jeszcze tego Arch A, tak? Arch A, to nie słyszałem tego, więc tego jestem ciekaw. Ja też nie słyszałem, w ogóle ciężko o nich cokolwiek znaleźć. A Wojtek, tobie się podoba jakiś zespół? Tak. O ten. Cochise. A Cochise. No to też młody, dobrze zapowiadający się zespół. Nie, powiem ci, że naprawdę podobają mi się w zasadzie wszystkie zespoły. Może nie do końca jest, któryś z zespołów jest w moim klimacie tak stricte, ale każdy prezentuje naprawdę wysoki poziom i uważam, że zasłużenie gra tutaj na finale oprócz nas. Nie, naprawdę, poziom jest bardzo wysoki. Jak mówiłem, jadąc tutaj, mówię, obsada jest bardzo mocna i naprawdę trzeba fajnie powalczyć. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale niech wygra muzyka. No. Współczuję jury, które będzie miało niezły orzech do zgryzienia. Grumbles and hates of wrong. She's walking through the valley. My lover is still the same. The stranger lurks inside me. I drown myself in wine. I feel a little better. Around my crucifix. She's gonna live forever. Cześć, z tej strony Maciek Zakościelny. Chciałbym wszystkich pozdrowić. Ja i mój kolega Wojtek tworzymy zespół Cochise. Jesteśmy z Białegostoku. Cześć, z tej strony Radek Jasiński. Pozdrawiam wszystkich fanów zespołu Radio Slam. Córka szatana, ciemność i dama kruszy mą wolę, zgina. Kurana! Jak ogień, jak lawa, jak rana. Sława już was dosięgnęła, tak naprawdę, autografy, zdjęcia wspólne. Zdjęcia w zakładach pracy, tak, tak, no. Cóż mamy robić, nie mamy innego wyjścia. Tak naprawdę, nagraliście płytę w pałacu, potem zagraliście półfinał eliminacji w Starym Klasztorze, teraz jesteśmy w Poznaniu, w zamku, całkiem fajne te eliminacje, prawda? No celujemy na ostateczne starcie na Pola Kostrzyńskiej, także. Nie ukrywamy. Ciężką jazdę wytoczymy na pewno. Cieszymy się, że graliśmy poniekąd na własnym podwórku, bo jesteśmy wszyscy z okolic Poznania i dosyć komfortowo się czuliśmy na scenie. Atmosfera dopisywała, jak widać, jesteśmy mokrzy, jakbyśmy wrócili z basenu, więc jesteśmy zadowoleni. Przygotowaliście specjalny utwór, który mieliśmy okazję zobaczyć na scenie. Dlaczego akurat ten i jaki to był utwór, powiedzcie? Ten utwór to tak naprawdę są dwa utwory, to jest mashup, czyli takie wymieszanie dwóch kawałków, to jest... Cajus. To jest Cajus, Gardenia, cała warstwa, że tak powiem, muzyczna i tekst, i przygrywki utworu Tadeusza Nalepy i Breakoutu. Dlaczego ten? Bo jest trochę nowy i trochę stary. Miesza to, co my mieszamy w swojej muzyce, to, co jest w nas w pewnym sensie, czyli te stare naleciałości bluesowe z nowymi trendami ciężkiej muzy. Tak to poczuliśmy i to jest fajny temat, bo działa i na starszych, i na młodszych. Wiele osób to zna, wielu kojarzy, przede wszystkim rytm jest pod nóżkę, także zdecydowanie strategiczny wybór. Teleportowaliśmy dwa skrajne światy w przeciwnym kierunku. No, tak, chciałem, no właśnie, że to jest numer, który takim jest naszym jakimś mianownikiem, gdzieś tam wszyscy jesteśmy w tym klimacie, a tak normalnie to jest to zupełnie różnych, więc to był taki strzał, który po prostu wszystkim przypasował, nie? A tak to działamy jakby swoją muzą zupełnie inaczej, nie? Numer, bo to jest ważna rzecz, numer przede wszystkim zaproponował i jakby skleił wizjonersko w całość Domin Ostrowski, którego dzisiaj z nami niestety nie ma. Domin, pozdrawiamy serdecznie. Także dzisiaj stanęliśmy w szranki we czterech bez pełnego składu, natomiast staraliśmy się zrobić wszystko, żeby nie było tego czuć. Inside.
can't get a soul. You're the reason that I crawl. I can see your heart deep inside my soul. Tired, loving you so badly. Leaves overwhelming us. The matter of trust might regret it sadly. Słuchajcie, w ogóle nie czuć po tym, jak się ruszacie, że spędziliście na tej scenie 20 minut i oddaliście prawie całe życie tam na tych eliminacjach. Zawsze, zawsze. Każdy koncert i każdy kawałek, który gramy na żywca, to jest całe życie i cali my, zawsze. Z racji tego, że zbliża się Euro, czy już jest, jesteśmy rozgrzani, dalej gramy. Nie mieliśmy 20 minut, to nie ma co się oszczędzać, w ogóle rozkładać sił, także kondycji nam starcza jeszcze na dłużej, także... Tak mówisz, bo jesteś krótkodystansowcem. Nie, 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 mam po prostu krzepę, jestem młody jeszcze, atrakcyjny i... Już wiemy, kto będzie nosić graty po graniu. Słuchajcie, po waszym występie we Wrocławiu chwaliliście publiczność, a dzisiaj? Nic innego nie możemy powiedzieć. Tak jak powiedział Simon, graliśmy dzisiaj u siebie, więc zdecydowanie część ludzi tutaj już znała albo kojarzyła nas wcześniej. Aczkolwiek, przepraszam, się przerwę, widać też wysoki poziom u reszty zespołu, więc to, co się wydarzy, nie mamy zielonego pojęcia. Na publikę trzeba zasłużyć, także mamy nadzieję, że nam się udało. No właśnie, wszyscy do tej pory podkreślają ten wysoki poziom zespołów, które uczestniczą w eliminacjach. Jaki zespół wam podobał się najbardziej? Poza wami oczywiście. Do tej pory? Nie, my trzymamy kciuki za naszych ziomków z Omni Modo, także jeszcze ich koncert przed nami, ale myślę, że to będzie dobry show. To będzie hit. Wyobrażacie sobie siebie na scenie, dużej scenie przystanku Woodstock? Ja już wiem nawet, jakie buty założę i jaką bieliznę. Tak, jeśli, no, dążyliśmy o tym od jakiegoś czasu. To był nasz cel, żeby tam zagrać. Jesteśmy bardzo blisko, mamy nadzieję, że się uda i będzie super. Nie? Wrzos bardzo dyplomatycznie wybrnął swojego pytania, bo już grał kiedyś na przystanku Woodstock, tak samo jak ja, z innym zespołem. I tak doszło do mnie coś takiego, że jeżeli startujesz z innym zespołem, w to samo miejsce chcesz dalej osiągnąć jakiś tam cel, który kiedyś osiągnąłeś. Jest to chyba dwa razy trudniejsze, bo poprzeczka stoi zupełnie wyżej i są inne wymagania wobec zespołu. Jury też inaczej patrzy na zespół, ludzie inaczej odbierają zespół, bo też znają nas i... Jeszcze ja grałem za dawnych czasów, jeszcze nie było eliminacji, to po prostu byliśmy zaproszeni, także było po prostu zaproszenie od razu strzał, jedziemy, wiadomo, nie? A tutaj są eliminacje, emocje, walka i... No i się cieszymy, że jesteśmy tak daleko, nie? W ogóle. Ja w cudzysłowie znam ten ból i są zajebiste chwile. Bardzo się cieszę, że można to powtórzyć jeszcze raz i daliśmy z siebie dzisiaj wszystko i czas pokaże. No my już zrobiliśmy swoje, teraz już reszta w rękach jurorów. You're the car, you're the soul, you're the reason that I crawl. I can see your heart deep inside my soul. No, witamy was wszystkich, super halo. Witamy Wrzos, Simon, Woodstock, tego nie możecie przegapić. We the slaves of our own.
hearing when you're long ago. Jak emocje? Gorąco, gorące. Pięknie, naprawdę super dzień, super koncert, w ogóle super impreza. A szkoda, że to już jest kurde finał. Za krótko, no. Teraz już tylko wyczekiwanie takie delikatne do ogłoszenia wyników. Denerwujecie się? Nie, to już wszystko, co mogliśmy zrobić, już zrobiliśmy, więc nie ma czym się denerwować. Dla nas najważniejsze było, żeby zagrać tak, jak gramy zawsze, więc dla nas to było po prostu spotkanie z publicznością i wiesz, no aż szkoda kończyć, bo fajny, te eliminacje miały jednak fajny klimat i no, piękna sprawa. No szkoda faktycznie, że tylko 20 minut, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że poziom zespołu jest mega wysoki. Każdy z nich mógłby spokojnie, każdy z was mógłby spokojnie zagrać tutaj set 45-minutowy, godzinny. Jak najbardziej, tym bardziej, że naprawdę rozstrzał jakby gatunkowy, można powiedzieć, to co każdy zespół był w stanie zaoferować, to była muzyka diametralnie różniąca się i myślę, że naprawdę byłoby to ciekawe wydarzenie. No wiesz, tak naprawdę zjechali się tutaj w sumie najlepsi z najlepszych z kraju, nie tylko tak naprawdę. I wiesz, część tych ludzi znamy i też ze scen i śledzimy ich tak naprawdę poczyniania jako zespołów zaprzyjaźnionych. Więc no, doborowe towarzystwo i myślę, że to jest też unikatową rzeczą tych eliminacji, że to nie jest jakiś tam przegląd, tylko tutaj jest naprawdę, jest, wiesz, waga ciężka, no, po prostu. Dobrze powiem, jeżeli stwierdzę, że wasz zespół był chyba takim najbardziej wyróżniającym się, jeżeli chodzi o stylistykę muzyczną, bo nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. Dziękujemy bardzo, to jest dla nas wielki komplement. Cieszę się, że tak to oceniasz. No nie nam to oceniać, my staramy się, wiesz, mieszać jak najwięcej styli, więc super, że to dostrzegłeś. Paweł Małaszyński sprawił wam delikatny komplement, kiedy wychodził po swoim koncercie. Tak, aż się zawstydziliśmy. Pozdrawiamy Pawła serdecznie. Też świetnie zagrali. Widzieliśmy się 3 lata temu, pamiętam, jeszcze w jakiejś innej imprezie i tam tylko tak, pamiętamy się stamtąd, super. No. Znaczy my go pamiętam z telewizji. No ja tu nic do dodania nie mam, bo już Kamil w zasadzie temat wyczerpał. Nie chciałbym tego pytania traktować jako, nie chciałbym, żebyście traktowali to pytanie jako podsumowanie, ale jak byście ocenili te najpierw półfinał, a teraz finał eliminacji? No na pewno będziemy to bardzo miło wspominać, bo tak jak już Kamil też mówił, super atmosfera, bardzo domowa. To w jaki sposób tutaj ekipa dba o te zespoły sprawia, że będziemy wyczekiwać kolejnej imprezy zorganizowanej na tym samym poziomie zdecydowanie. Też wielkie uznanie należy się dla ekipy technicznej, która to przygotowywała od strony logistycznej i nagłośnieniowej, bo tego nie widać sprzed sceny, że tu jest tak naprawdę 10 zespołów, 10 kompletnie różnych setupów. Każdy ma, ten ma akustyczną 12 strunówkę, ten ma 6, ten ma 3 gitary, tamci grają z klawiszami. To jest dla nich wielkie wyzwanie i to wszystko się przepina w 10 minut, więc tak naprawdę wiele od nich cierpliwości i też takiej, wiesz, otwartości wymagało to, żeby wszystkie te zespoły brzmiały komfortowo, jak zawsze brzmią. Wielki szacun, naprawdę.
Dziękowałeś ze sceny pokojowemu patrolowi również. No jasne, bo tak naprawdę to jest drugi raz, kiedy doświadczamy takiej gościnności. Ja wiem, że ci ludzie tutaj, myśmy przyszli dzisiaj akurat trochę wcześniej, bo byliśmy w Poznaniu, jesteśmy od wczoraj, więc tu już ich widzieliśmy. Wczoraj się już na pewno tutaj też kręcili. Wiele serca w to wkładają i myślę, że tak samo wiele serca wkładają przystanek Woodstock. Wiem, że to są ludzie, to są pasjonaci i aktywiści. I to jest świetne uczucie być wśród takich ludzi. Na innych festiwalach, innych eliminacjach, czy jakichkolwiek koncertach nie ma aktywistów. Nie? To nie ma ludzi zaangażowanych. To są ludzie, którzy są w pracy, oni są profesjonalni, a ci ludzie, którzy tutaj pracują, ten pokojowy patrol i tak dalej, to są ludzie, którzy mają to coś więcej. Nie? I mówię to szczerze, bez żadnej kokieterii. Different this time. We are too strong, we can be destroyed. We are the culture, we will survive. Our brave new world won't fall. Czym byłby dla Was występ na przystanku Woodstock? Myślę, że na pewno dla mnie osobiście spełnieniem jakiegoś tam marzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ogromnym wyróżnieniem dla nas jako zespołu i bardzo wielkim docenieniem naszej pracy, którą w ten zespół włożyliśmy przez ostatnie 2 czy 3 lata. No, co więcej mogę powiedzieć, no, będę cieszył się jak dziecko, naprawdę. To wszyscy będziemy chyba się cieszyć jak dzieci, bo no, nie da się ukryć, że jest to wydarzenie mega istotne dla chyba każdego z zespołu zagrać na przystanku Woodstock. Poza tym myślę, że dzisiaj w czasach, w których dzisiaj żyjemy w Polsce, to jest właśnie bardzo ważną rzeczą, żeby na tym przystanku być i wielu ludziom pokazać, że po tamtej stronie, ci Polacy, którzy stoją po tamtej stronie, czyli po tej naszej, po której ja się poczuwam, to jest przyszłość tego narodu, to jest kwiat tego narodu i tak naprawdę to oni Polskę wprowadzą w XXI wiek i wprowadzą ją naprawdę w pełni do Europy. Więc dla mnie wobec tego, co się teraz dzieje w Polsce, jest to tym większy będzie zaszczyt i tym będzie większy powód do tego, żeby tam być i być częścią tego. Bardzo. Jakie wydarzenie muzyczne będzie dla Was najważniejsze w tym roku? Przystanek Woodstock. Nie, no myślę, że wiesz, trasa z Riverside, którą zagraliśmy pod koniec roku, była bardzo ważnym wydarzeniem z racji tego, że z jednym z przyjaciół widzieliśmy się po raz ostatni, nie wiedzieliśmy o tym. Więc poza tym to był wielki start dla tego zespołu, wielka motywacja i wielki taki, wiesz, power. Teraz te eliminacje, które poszły, wiesz, to tak naprawdę kolejne miłe zaskoczenie. Zaraz wróciliśmy z tej trasy, potem za chwilę się okazało, że jesteśmy zaproszeni tutaj, wiesz, że pojawił się, wiesz, horyzont, jest o co walczyć i tak dalej. Świetnie. No i niedawno też dowiedzieliśmy się, że Ian Anderson nas zaprosił i cieszę się, że będziemy z nim grać i będziemy otwierać jego koncert w Operze Leśnej. No kurde, no, dobre anioły tam gdzieś są wreszcie po naszej stronie. No. Tutaj zespół Lion Shepherd. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich fanów i widzów Kręcioła TV.
słuchajcie, chłopaki, jesteście z Poznania, to jest w zasadzie wasza publiczność tutaj. Jak się grało? No jak zawsze w Poznaniu jest, no, fenomenalnie. W ogóle od jakiegoś czasu już każdy koncert jest zajebisty. Więc każdy człowiek nas cieszy i tak naprawdę w Poznaniu to jest nasz dom, więc tutaj gramy za każdą możliwością, jaką możemy i cieszymy się, że eliminacje są tutaj i ogólnie, że to wszystko tutaj się rozrasta, bo sami braliśmy tutaj udział w eliminacjach 4 lata temu, albo 5 w Eskulapie i widziałem, jak to wszystko startowało. Teraz to jest zupełnie inny poziom, zupełnie jesteśmy gdzieś indziej i ludzi jest naszej więcej, więc zajebiście się gra. To myślę, że możesz też się odnieść zarówno do kwestii organizacyjnej, jak i do kwestii związanej z poziomem zespołów. Co się zmieniło na przestrzeni tych kilku lat? Wszystko. Zmieniło się wszystko i to nie tylko za sprawą, znaczy na pewno dużo za sprawą eliminacji jakichś konkursów takich, które powstały dla zespołów i tak dalej, ale samo myślenie ludzi w kraju, moim zdaniem, i w klubach się zmienił sprzęt, zmieniły się warunki i tak dalej i można grać naprawdę teraz. A to przedsięwzięcie, no to z roku na rok jest coraz większy fenomen, tak więc szacun wielki. Czy o zespole Rust można powiedzieć jako o członku wspaniałej woodstockowej rodziny? Na pewno. Ja myślę, że zanim nawet każdy z nas był członkiem Rust, już byliśmy członkiem woodstockowej rodziny. Także wewnętrznie to siedzi z nas wszystkich. Także. No to już Piżon wszystko pięknie ujął. Są skromne. Jasne, że łączymy się z całą publicznością Woodstocku i z ludźmi, którzy pomagają w Wielkiej Orkiestrze i tak dalej. No to od lat, no od małego dziecka pamiętam te wszystkie inicjatywy. To jest coś zajebistego, no zobacz. Zobacz. Coś pięknego. Kuba na pewno chciałby coś dodać jeszcze. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Słuchajcie, występowaliście przed tą woodstockową publicznością. Jakie to są emocje, jakie to są wrażenia? W tamtym okresie to wiesz, byliśmy zespołem tak naprawdę początkującym, nie? Cały czas gdzieś tam jesteśmy w jakichś blokach startowych, wiesz, bo to cały czas jest jakiś tryb, który się rozwija. Ja pamiętam, że zagraliśmy Imigranta na Woodstocku, po show mi chyba. I pamiętam jak... Bo my graliśmy na małej scenie i pamiętam jak ludzie biegli i tumany kurzu się unosiły i na samą nutę Imigranta po prostu pełno ludzi zaczęło biec, to było fenomenalne, pojawiła się flaga Rustów. Ja potem zeskoczyłem ze sceny do takiego błota, bo jeszcze było błoto z nocy, więc last roll. Powiedzmy teraz dwa zdania o waszej, podsumujcie waszą trasę, która nie była typową trasą zespołu Rust, a może była typową trasą zespołu Rust. Była to trasa zespołu Rust, ale będąca hołdem dla jednego z najwspanialszych zespołów w historii rock'n'rolla, czyli Led Zeppelin. Zagraliśmy 7 koncertów w Polsce, grając dosyć długi, bo 2,5-godzinny materiał. Praktycznie nie gramy my tak długich koncertów jeszcze autorskim materiałem, więc było to duże wyzwanie. No i dużym wyzwaniem była muzyka Led Zeppelin, do których łatwa nie należy, nie?
prostu. Poszło to naprawdę fajną stronę, bo wiesz, nie zależało nam na tym, żeby, nie wiem, point to point odtworzyć czy cokolwiek. Po prostu, wiesz, znamy te wszystkie płyty od dzieciństwa. Jeszcze jak świadomość nie była wyklarowana u nas w umysłach, to podświadomość już nam dyktowała te teksty, to wszystko. I to była czysta przyjemność takiego wewnętrznego odczuwania tego wydarzenia, nie? Bo zarówno ludzie się wkręcali w to, bo znali te numery, tak też my jako zespół mieliśmy możliwość zgrania się przed studiem, bo Marcin jest od niedawna, od początku roku jest w zespole. Pozdrowienia dla Adasia w ogóle. I no, zarąbiste przedsięwzięcie, które na pewno zaowocuje też fajną płytą, bo jesteśmy fajnie zgrani, czujemy się, wiesz, tak po prostu w trybie, nie? Że idziemy do przodu, nie stajemy, nie zatrzymujemy się, nie wiem, nie czekamy na złoty deszcz ani na nic, tylko po prostu, wiesz, idziemy naprzód, nie? W dzisiejszym waszym występie słyszeliśmy utwór z nowej płyty. Powiedzcie, co to za utwór, kiedy nowej płyty należy się spodziewać. Który z was teraz? To jest utwór I Got An Order. I płyta, na której znajdzie się najprawdopodobniej ten utwór, wyjdzie późną jesienią tego roku, tudzież na początek przyszłego roku. My przymierzamy się cały czas do studia, tu może Michael też więcej w tym temacie powie. Jakby na wiosnę już na pewno będzie płyta, a żadnych szczegółów na razie nie możemy zdradzić, bo po prostu nie ma sensu teraz tego robić. Kręcioła, kręcioła, kręcioła TV! Kręcioła, kręcioła, kręcioła TV! No tak, tak. Kręcioła, kręcioła, kręcioła TV! Kręcioła, kręcioła, kręcioła TV! TV, 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 TV! Kręcioła TV!